Jak często w Twoich praktykach, jakichkolwiek, masz tą niecierpliwość? Dlaczego to jeszcze nie działa, Pani Mario? Dlaczego jeszcze to mi się nie wydarzyło? Dlaczego to powróciło? Dlaczego to, siamto i sramto i wszystko inne? Cierpliwość, wytrwałość i wytrzymałość są kluczem do każdego sukcesu. Każdego sukcesu w tym życiu codziennym, ale również w Twoim rozwoju. W rozwoju i w Twojej drodze, w Twojej ścieżce wędrówki tutaj na Ziemi. Kiedy Mariam zatrzaskuje księgę, wygląda przez okno i widzi księżyc. Księżyc jest symbolem intuicji, podświadomości, cykliczności, również tego cyklu kobiety. Energia żeńska, energia męska. Dwa zupełnie inne bieguny, ale uwaga, w każdym z nas są obie te energie. Pamiętaj o tym, będziemy mówić o kielichu za moment. Kielich jako połączenie. Czyli patrzy na góry, na szczyty, na srebrzyste szczyty. Kolor srebrny, znowu podświadomość, intuicja, kobiecość. To jest symbol jej wzrostu. Przecież Mariam w tym spotkaniu z Ralphem Saint-Androns najbardziej wzrasta. Nigdy wcześniej, ani w klasztorze, ani w spotkaniu z alchemikiem, ani nawet w spotkaniu z arcykapłanem, nie wzrastała tak szybko, jak w czasie kontaktów z władcą Mrocznych Gór. I teraz tak, te szczyty, to jest ten symbol szczytu, wejścia na szczyt, osiągnięcia szczytu. Popatrz. W każdym naszym działaniu dążymy do tego, jeżeli ktoś idzie normalnie, jak normalny człowiek, który jest tutaj na Ziemi po to, żeby się rozwijać, to każdy z nas chce wzrastać. Jeżeli mamy odpowiednią sumę pieniędzy, chcemy mieć więcej. Jeżeli mamy szczęśliwy związek, chcemy, żeby było jeszcze więcej tego szczęścia. Jeżeli jesteśmy zdrowi, fajnie się czujemy, to chcemy mieć jeszcze lepszą formę. Czyli każdy normalny człowiek dąży do czegoś wyżej, wyżej i wyżej. Czyli wchodzenie na szczyt, czy w karierze, czy w innych. I to jest całkiem normalne i całkiem naturalne. To jest proces, proces naszego wzrostu. I teraz tak, gdy patrzymy na góry, patrzymy na szczyty, to wiemy, że każda góra to wyzwanie, to trudności. Dlatego na przykład w kartach Madame Lenormand mamy góry jako symbol trudności, które trzeba będzie pokonać. Symbol wysiłku, bo przecież żeby wejść na szczyt, no to trzeba się natrudzić, trzeba się nastarać. Nawet jeżeli mówimy, a coś mi tam przychodzi z lekkością, a coś sobie tam zmaterializuje i tak dalej, to trzeba było poświęcić czas i energię na tą materializację, na ten rozwój, na tą drogę, na szczyt. Nic nikomu nie spada z nieba. Ktoś ci może bajki opowiadać, ale nawet jeżeli coś spada z nieba, to trzeba było wcześniej włożyć tą energię, żeby to ściągnąć, żeby to zmaterializować. Czyli to też wymaga trudności, to wymaga czasu, energii. Są takie niektóre osoby, sobie tak siedzą i myślą, wygram w totolotka, to mi coś spadnie z nieba. Ale jeżeli w to nie zainwestują swojego czasu, energii, rytuału, afirmacji, wizualizacji, to to im z nieba nie spadnie. Nie ma takiej opcji, nikomu nic z nieba nie spada samo z siebie. Trzeba na coś zasłużyć i może na to zasłużyliśmy w poprzedniej naszej inkarnacji, czyli w poprzednim naszym życiu i teraz zbieramy tego plony, albo trzeba sobie to wypracować w tym życiu. Popatrz na każdą osobę, która jest słynna. Czy to są wszystkie te gwiazdy muzyki, czy gwiazdy filmu. Za tym stoi praca i to często bardzo ciężka praca. Nie wiem, czy ktoś inny miałby aż tyle zaparcia, żeby coś takiego osiągnąć. Czyli szczytowanie wymaga pracy.
pracy, tak jak i w seksualności, samo z siebie się nie wyszczytuje. Czyli to wymaga jakiejś energii, jakichś działań. I tak samo w każdych innych dziedzinach życia. Czyli gdy Mariam patrzy na te szczyty górskie, to widzi, że będzie musiała się wspiąć wyżej, pokonać trudności, żeby dojść na szczyt. Ale czy nie daje to satysfakcji? Jak sobie popatrzysz na 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, wszystkie te osoby z Was, które przeszły ze mną ceremonię, przechodziły te ceremonie systematycznie, albo wróciły sobie do tych ceremonii, każdy z Was wie, co to oznacza. Że jak patrzymy wstecz, to mówimy, wow, jak dużo zmieniło się w moim życiu. Te ceremonie mi otworzyły oczy, te ceremonie mi pokazały drogę, te ceremonie mi pokazały rozwiązania. I to jest dokładnie to wspinanie się na szczyt naszej głównej bohaterki Mariam, czyli od zwykłej mniszki do arcykapłanki. Idziemy dalej. Nagle wpada ta jej przyjaciółka. I ta przyjaciółka jest takim troszeczkę symbolem swobody, radości, złamania pewnych zasad. Ona wprowadza taki element radości, taki element takiej radości z drobiazgów, radości w codzienności. Przynosi tą kolorową suknię, no i zabiera tą naszą główną bohaterkę na ten dziedziniec. No i na tym dziedzińcu tam różne rzeczy się dzieją, czyli tańce i swawole. Zwracamy tutaj uwagę na tą cykliczność, czyli te sabaty, święta. No i tutaj wiele jest takich drobnych symboli. Może masz ochotę, to napisz w komentarzu, które tutaj symbole mają miejsce, już je znamy, te symbole. No ale później na tym dziedzińcu dzieje się coś ważnego i na to chcę zwrócić Twoją uwagę. Tam widzimy naszego władcę Mrocznych Gór, czyli księcia, jak przyjmuje hołd. I Mariam widzi go z tej innej perspektywy. I to jest ważne. Ona go nagle widzi z zupełnie innego poziomu niż to zwykła codzienność, gdy spotykają się sam na sam. Ona go widzi w innym świetle. I teraz tak, on ją widzi również w innym świetle. Jak ona tam swawoli na tym dziedzińcu, pośród służby, on ją nagle też widzi z innej perspektywy. Dlatego zwróć uwagę, że napisałam to szczególnie, że najpierw on jest na podwyższeniu i potem znowu on jest na podwyższeniu, ona jest troszeczkę niżej, to też jest symboliczne, i widzą siebie po prostu w tej rozbieżności. I teraz tak, książę po tym przyjęciu hołdu widzimy cały czas, jak on martwi się o swoje księstwo, o losy poddanych, czyli ta odpowiedzialność ogromna za to wszystko, co jest w jego księstwie. Ale widzimy tutaj ten moment, on pije jabłecznik, symbol jabłka, jabłko, wiadomo co oznacza, no chyba każdy wie, co oznacza jabłko. I teraz jabłecznik powstaje z jabłek. No i on ma kielich w dłoni, kielich, kielich, zwróć uwagę, kielichy w tarocie, czyli puchary, kielich jako symbol kobiety, połączenie alchemiczne, na karcie 14, w wielkich arkanach tarota widzimy, jak postać wlewa do kielicha dwie różne substancje, żeńskość i męskość, i następuje ta alchemia, przemiana, transformacja, sztuka. No i kielich i coś wkładamy do tego kielicha, no to wszystkie te osoby z Was, które mają ten wyższy poziom świadomości, wiedzą, o co tutaj chodzi. Również to połączenie kobiety i mężczyzny, kielich i coś do tego kielicha jest wkładane, czyli transformacja, przemiana, alchemia.